Witajcie w kolejnym odcinku 5 sposobów na. Przed nami walentynki, dlatego tradycyjnie już jak co roku wykorzystaliśmy nasze skille, aby przygotować ciekawe patenty na to święto. Zobaczcie też nasze poprzednie odcinki walentynkowe, dzięki którym będziecie mieli jeszcze więcej możliwości, aby zaskoczyć ukochaną osobę. Oczywiście nie zapominajcie o subskrybowaniu naszego kanału, aby być na bieżąco z naszymi produkcjami. Walentynki to czas obdarowywania się różnego rodzaju drobnymi upominkami, które mają przypomnieć drugiej osobie, jak mocno ją kochamy. Dlatego dziś pokażę Wam prosty sposób, jak tego dokonać. Na początku wykonuję kilka zdjęć, ustawiając ręce tak, aby tworzyły elementy obrysu serca. Teraz w dowolnym programie graficznym ustawiam wielkość ramki, do jakiej mają się zmieścić, po czym docinam je i ustawiam tak, aby tworzyły pożądany kształt. Pozostało już tylko całość wydrukować i umieścić w ramce lub antyramie. Na koniec w dolnej części umieszczam ozdobny napis. W ten sposób niewielkim kosztem stworzyłem walentynkowy prezent, który myślę, że spodoba się mojej drugiej połówce. Truskawki na randce gwarantują buziaka każdemu facetowi. O ich wyjątkowej sile świadczy pewnie krwisto-czerwony kolor, dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić czerwonego drinka, który z pewnością spodoba się Waszej wybrance. Zobaczcie. Na początku do kielicha blendera przekładam kilka truskawek bez szypułek. Następnie dodaję czerwonego grejpfruta oraz trochę cukru pudru. Całość dokładnie blenduję, aż powstanie gładka masa. Gotowy mus przelewam do shakera, dodaję kilka kostek lodu oraz tequili, tak według uznania. Całość dokładnie wstrząsam i przelewam do kieliszka ozdobionego cukrem. Dla lepszego efektu możecie dodać jeszcze żelkową truskawkę. Taki walentynkowy drink z pewnością rozbudzi podniebienie Waszej lubej i być może z uwagi na zawartość truskawek zadziała jak afrodyzjak. Wypróbujcie go sami. Tak jak my zastanawiamy się, co przygotować babeczkom na walentynki, tak i Wy dziewczyny pewnie zachodzicie w głowę, co zrobić dla swojego faceta. Dlatego dziś mam dla Was coś specjalnego, co każda z Was będzie mogła sprezentować swojemu mężczyźnie. Zaczynam od zabezpieczenia taśmą spodów trzech rolek w poręcznikach papierowych. Następnie wszystkie pojedynczo oklejam czerwonymi kartkami i sklejam je, tworząc dynamit. Ląd robię z trzech odcinków czarnej włóczki, które skręcam ze sobą, a następnie doklejam całość do konstrukcji. Teraz wycinam i przyklejam kartkę z życzeniami. Takie życzenia możecie napisać ręcznie. Ja wydrukowałem, gdyż moje pismo woła o pomstę do nieba. Pozostało już tylko dokleić napis TNT, a do środka wsypać słodycze. Pamiętajcie, że Wasza już w tym głowa, co umieścicie w środku. To nawet nie muszą być słodycze. Powodzenia dziewczyny i buźka dla Was. Prezent wykonany własnoręcznie ma swój klimat. Osoba, która go dostanie, z pewnością doceni, jaki wysiłek włożyliśmy w jego wykonanie. A więc nie ma co gadać, tylko bierzmy się do roboty. Na początku tnę paski z czerwonego materiału, po czym je skręcam. Następnie przewlekam je przez dzianą poszewkę, tworząc kształt serca. Pomagam sobie przy tym wydrukowanym szablonem. Na koniec wystarczy zawiązać kokardę, włożyć poduszkę i gotowe. Jak widzicie, poduszka ładnie się prezentuje, a do tego jest jedyna w swoim rodzaju. W końcu ręczna robota, a nie jakiś kit z marketu. Aha, odnośnie mojego wąsa, dla ciekawskich powstał dzięki akcji Wąs 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 na moim Instagramie. Dzięki wszystkim za głosy. My, prawdziwi faceci, wiemy, że o nasze kochane musimy dbać przez cały rok. No ale walentynki to dobry moment, aby zacząć już od samego rana. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak w szybki, prosty sposób zrobić deser, który na pewno zasmakuje naszym ukochanym. Oglądajcie. Na początku rozrabiam galaretkę według instrukcji zamieszczonej na opakowaniu. Następnie, kiedy ostygnie, dodaję do niej serek waniliowy i całość dokładnie miksuję. Gotową masę przelewam do szklanek i całość wstawiam do lodówki. Po tym czasie opruszam na sernik pokruszonymi ciastkami Oreo. Teraz nacinam truskawkę w taki sposób, aby po rozchyleniu płatków powstała różyczka.
Pozostało już tylko nabić ją na patyczek bambusowy i umieścić go w naszym serniczku. Panowie, musicie zaufać mi na słowo, że prezenty dwa w jednym mają ogromną moc. Nie dość, że sami przygotowaliście ten przepyszny deser, to jeszcze wasza ukochana będzie mogła nacieszyć oczy tą cudną różą. Spróbujcie sami. To już wszystko, co dziś dla was przygotowaliśmy. Po walentynkach podzielcie się zdjęciami swoich prezentów na grupie Bajcownicy z 5 sposobów na. Ciekawi nas, jak to wszystko u was wyglądało. A jeśli chcecie zobaczyć, jak bawiliśmy się na planie, to wciągnijcie również nasze afterki. Do zobaczenia!